zacząć. Rozpoczynamy od kapitana naszej drużyny, a więc z numerem 33 w nadchodzącym sezonie. Powitajmy go w Koszalinie po raz kolejny. Grzegorz Surmacz! Najbardziej doświadczony zawodnik naszej drużyny. Ma 33 lata. Swoją przygodę z europejską koszykówką rozpoczynał w roku 2009 właśnie w AZS-ie Koszalin. Dlaczego? Posiada bowiem dwa obywatelstwa, kanadyjskie i polskie, aktualny wicemistrz Polski i uwaga, powrócił do AZS-u Koszalin, by pomóc drużynie w walce o jak najwyższe miejsca w NBA Basket Lidze. Panie i panowie, nasz kapitan Grzegorz Surmacz! Czas na zawodnika z numerem pierwszym, a z numerem pierwszym występować będzie podkoszowy, mierzący 208 cm wzrostu. Przez ostatnie dwa lata występował w barwach uczelni Denver Tennessee State Waters. W ostatnim sezonie wystąpił w 32 spotkaniach, z czego 24 brał udział jako gracz pierwszej piątki. W ostatnim sezonie średnio w ciągu 23 minut notował statystyki na poziomie 11 punktów, 5 zbiórek i 1 blok na mecz. Panie i panowie, pierwszy raz w Europie, pierwszy raz w Polsce. A z numerem trzecim występować będzie Drew Brandon! Drew Brandon to zawodnik występujący na obu pozycjach obwodowych. W poprzednim sezonie występował w barwach Czarnych Słów, gdzie rozegrał łącznie 16 meczów. Zdobywał w nich średnio 12 punktów i 4 asysty na mecz. Co ciekawe, Drew Brandon był jednym z najlepiej zbierających zawodników w lidze ze średnio 7,6 zbiórki na mecz. Warto dodać również, że Drew w minionym sezonie zaliczył tak zwany triple-double, bowiem w jednym meczu zanotował 28 punktów, 18 zbiórek i 11 asyst. Powitajmy go w Koszalinie! Uwaga, uwaga, czas na kolejnego zawodnika z numerem 5. Serbski dziedziniec skrzydłowy MVP Memorialu Jerzego Lejniczaka. W swojej karierze występował w ligach bułgarskiej, rumuńskiej oraz rodzimej serbskiej. Miniony sezon spędził właśnie w Serbii, gdzie ze średnimi 18 punktów, 6 zbiórek i 2 asysty na mecz był jednym z liderów swojej drużyny. Powitajmy go w Koszalinie, powitajmy go w Galerii MK. Numer 5, Dragosław Papić. Z numerem 10 na koszulce w barwach naszej drużyny występować będzie Alan Czujkowski! Zawodnik występujący na pozycji skrzydłowego, 28-latek, ostatni sezon spędził na parkietach pierwszej ligi, reprezentując barwy Spójny Stargard, a więc pomógł temu zespołowi wywalczyć awans do ekstraklasy. W rozgrywkach zaplecza PLK notował średnio 11 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty na mecz. Teraz wraca do ekstraklasy, by udowodnić, że to jest miejsce właśnie dla niego. Numer 10, Alan Czujkowski! Szanowni Państwo, z numerem 13 na koszulce, szczęśliwym, miejmy nadzieję, numerem występować będzie w barwach naszej drużyny Maciej Kucharek. 25-letni zawodnik pominany sezon spędził MKS Dobrowa Górnicza. Kucharek rozegrał tam 33 spotkania, w których odebrał średnio 6 punktów i 3 zbiórki na mecz. Przychodząc do naszego klubu, chciał być kluczowym zawodnikiem rotacji trenera Dragana Nikolicza. No i mamy nadzieję, że tak będzie, ale wszystko zweryfikuje parkiet. Z numerem 13 Maciej Kucharek! Szanowni Państwo, czas na kolejnego zawodnika, więc na gracza, który z numerem 15 reprezentować będzie nasz klub w nadchodzącym sezonie. Z numerem 15 Marko Tejcz! 23-letni Serb, reprezentant swojego kraju, mierzy 210 cm wzrostu, a w karierze występował m.in. w rozgrywkach Euroligi oraz Lidze Adriatyckiej. W ostatnim sezonie grał w Lidze Greckiej, gdzie notował średnio 9 punktów i 5 zbiórek na mecz. Powitajmy go gorąco w Koszalinie, panie i panowie, Marko Tejcz! I czas na kolejnego gracza, zawodnika z
numerem 17, a jest nim Marek Sywert. 22 zawodnik, który w minionym sezonie był jednym z najlepszych graczy rozgrywek w pierwszej ligi, średnio 18 punktów, 4 zbiórki, 2 asysty na mecz, zaowocował po odwrotem do koszykarskiej ekstraklasy. Wcześniej bowiem Marek występował w takich drużynach jak Stelmet, Zielona Góra, czy też Energa, Czarni Słup. No i właśnie, czas na AZS, czas udowodnić i potwierdzić swoje miejsce w ekstraklasie. Panie i panowie, Marek Sywert! Czas na numer 19, a z numerem 19 na koszulkach występować będzie Bartosz Pochno. 30-latek, który jako ostatni dołączył do naszej drużyny, zamykając z tym samym budowę składu, przez wiele lat związany z Turonem Zgorzelec, jednak po raz pierwszy w swojej kilkunastoletniej karierze trafił na Pomorze Zachodnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Bartkowi szybkiego wkomponowania się do naszej drużyny, bo kibice z Koszalina witają go wielkimi brawami. Bartosz Pochno! Szanowni Państwo, czas na kolejnego zawodnika z numerem 27, Aleksandar Radulowicz. Rozgrywający, który widzi dosłownie wszystko. Świetny kreator, gry podający, prawdziwy wojownik. W swojej karierze występował głównie w lidze serbskiej z krótkimi epizodami poza granicami kraju. Warto dodać, że ma na swoim koncie również Mistrzostwo Świata do lat 19, kiedy to reprezentacja Serbii pokonała ówczesną potęgę, do dziś Stany Zjednoczone. Wielkie brawa dla niego, Aleksandar Radulowicz. I czas na kolejnego, 11 gracza w naszym składzie, z numerem 55 na koszulkach występować będzie Krzysztof Jakubczyk. Rzucamy sobie w ręce, który ostatni sezon spędził w drużynie Miasto Szkła Krosno. Jego głównym atutem i znakiem rozpoznawczym są fantastyczne rzuty z dystansu, o czym świadczyć może m.in. 41% skuteczności za linii 6,75 w minionych rozgrywkach polskiej linii koszykówki. Ma 31 lat, ale w AZS-ie Koszalin występować będzie z numerem 55. Panie i panowie, Krzysiek Jakubczyk! Szanowni Państwo, oto jedenastka, nasza fantastyczna jedenastka, nie piłkarska jedenastka, ale jedenastka AZS-u Koszalin, która reprezentować będzie barwy naszego klubu i naszego miasta w zbliżającym się sezonie. Zanim pojawią się tutaj trenerzy, zanim pojawi się sztab szkoleniowy, moi drodzy, jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Nasz team AZS Koszalin! Szanowni Państwo, czas na sztab szkoleniowy koszalińskiej drużyny. Osoby, które zapewne świetnie znacie, a my rozpoczynamy od naszego trenera. Od grudnia w Koszalinie, nie pod jego wodzą, nasz zespół sprawił wiele, wiele niespodzianek. Został, no i mam nadzieję, że zostanie jak najdłużej. Znamy pewną koszalińską tradycję, ale czas z nią zerwać. Panie i panowie, przed nami pierwszy trener AZS-u Koszalin. Powitajmy go wielkimi brawami. Człowiek
którego wiele zależy, czy dany zawodnik zagra, czy nie zagra. Panie i panowie, powitajmy go wielkimi brawami. Doktor Andrzej Meranc. Szanowni Państwo, no i czas teraz na ostatnie dwie osoby członków sztabu szkoleniowego. Jako pierwszy zaprezentuje się przed nami kierownik drużyny. Będzie to dla niego drugi sezon na tym stanowisku. Powitajmy go brawami. Przed nami Patryk Pietrzala. No i moi drodzy, czas na człowieka, który jest najdłużej pracującym fizjoterapeutą w klubach Polskiej Ligi Koszykówki. Z naszym klubem również związany od dawien dawna. Powitajmy go wielkimi brawami. Przed nami fizjoterapeuta zespołu Lucjan Kasprzak. Szanowni Państwo, tak oto wygląda cała drużyna i cały sztab szkoleniowy AZS-u Koszalin przed sezonem 2018-2019, a więc skoro jesteśmy już wszyscy w tym właśnie miejscu, drogi Koszalinie, drodzy kibice, chcemy Was usłyszeć, wielkie brawa dla nich, dajmy im moc! Szanowni Państwo, a więc skoro jesteśmy w komplecie, skoro cały zespół, cała drużyna i sztab szkoleniowy już na naszym M-kowym parkiecie, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do siebie szefa koszalińskiego klubu i poprosić o oficjalne otwarcie naszego koszykarskiego sezonu. Zapraszam do siebie prezesa Leszka Dolińskiego. Powitajmy go również wielkimi brawami. Panie prezydencie, szanowni goście, kibice. No przed nami 16 sezon AZS-u. 50 rok istnienia klubu. To będzie wielkie wydarzenie, wielki rok. Mam nadzieję, że ta drużyna przyniesie Państwu i nam same sukcesy. No będziemy wygrywali, ale także będziemy przegrywali. I chciałbym, żebyście Państwo z nami byli na dobre i na złe. Ale wtedy, kiedy przegramy, to przyjdziecie na następne spotkanie i powiecie, byli, walczyli, fajnie, przyjdziemy na następny mecz. Przez ostatnie 8 lat, to bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi, przez ostatnie 8 lat pan prezydent wspierał AZS Koszalin. Bez jego decyzji, bez jego wsparcia ten klub by nie istniał. Jestem przekonany, że przez następne lata pan prezydent miasta Koszalina będzie nadal wspierał nasz klub i będziemy wspólnie razem osiągali sukcesy i wygrywali mecze. Mamy od kilku miesięcy takie hasło, że razem możemy więcej oraz razem jesteśmy silniejsi. Myślę, że to w tym sezonie będzie dla nas bardzo ważne. No proszę Państwa, AZS 2018-2019. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie prezesie. A więc zapraszam do siebie wywołanego na nasz parkiet. Panie prezydencie, zapraszam prezydenta miasta Koszalina, pana Piotra Jedyńskiego. Wielkie brawa dla pana prezydenta. Dziękujemy za to wielkie wsparcie. Dziękuję bardzo, ale najważniejsze dla każdego kibica koszykówki w Koszalinie to przede wszystkim sezon, który zaczyna się już lada moment, więc szkoda, że na wyjeździe, bo ten pierwszy mecz jest najważniejszy, ale będziemy trzymać za Was kciuki. W Zielonej Górze nigdy nie było łatwo, ale ich tak można ograć. A później będziemy na hali, będziemy Was wspierać, będziemy kibicować. I panie prezesie, proszę nie być takim pesymistą, tych wygranych będzie na pewno więcej w tym sezonie niż w poprzednim. I na to wszyscy jako kibice liczymy, na to trzymamy kciuki, na to będziemy zdzierać gardła na hali, aby po meczu powiedzieć, a myśmy też małą cegiełkę do tej wygranej dołożyli. I tego wszystkim Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Szanowni Państwo, ja chciałbym też powiedzieć, że znajdujemy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu, bowiem za kilka chwil odbędzie się także wyjątkowa chwila. Natomiast jest z nami gospodarz Galerii MK, którego również za moment, no, my go powitamy, bo on jest u siebie, natomiast powitajmy go w rodzinie AZS-u Koszalin wielkimi brawami. Zapraszam do siebie dyrektora galerii, pana Jacka Sikorskiego. Wielkie brawa, witamy w rodzinie AZS-u Koszalin. Dziękuję Państwu. Witam zawodników, witam kibiców i witam klientów galerii. W tym roku podpisaliśmy umowę z klubem sportowym AZS.
Także z tego tytułu też będziemy mieli jakieś korzyści. Będziemy mieli, często będziemy witać zawodników w naszej galerii. Też mamy niespodziankę w postaci eventów, które się będą odbywać w grudniu i w kwietniu. Także zapraszam na naszą stronę www.galeria.mk, Facebooka. I cóż, rozpoczynamy sezon meczów i zarazem współpracy z galerią. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panie dyrektorze. Szanowni państwo, za kilka chwil odbędzie się w sumie sformalizowanie naszej współpracy, oficjalnie podpisanie umowy z galerią MK, która od tego sezonu wspierać będzie nasza koszalińska galeria, wspierać będzie nasz koszalinski klub, nasz AZS Koszalin. Natomiast zanim to nastąpi, czas na chwilę dla fotoreporterów. Poprosimy całą drużynę o delikatne ściśnięcie się, bowiem teraz czas dla fotoreporterów. Zapraszamy oczywiście pana prezydenta, pana prezesa i pana dyrektora. Również panowie zapraszamy do zdjęcia. Szanowni państwo, nie rozchodźcie się nigdzie, bowiem już za kilka chwil podpisanie umowy, ale już za kilka chwil również nasza drużyna w takiej oto pozycji będzie do państwa dyspozycji, abyście to państwo... No i szanowni państwo, to ten moment. Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy AZS-em Koszalin a Galerią MK. Zobaczcie, szanowni państwo, co się dzieje na państwa oczach. Nawet podpisywane są nowe umowy sponsorskie. Wielkie brawa! I szanowni państwo, nie tylko umowa, ale również piłka z autografami naszej drużyny wędruje na ręce prezesa, na ręce dyrektora Galerii MK. Szanowni państwo, no i to jest naprawdę fantastyczny moment. No i my mamy nadzieję, że śladem i tym, co zrobiła MK, czyli podpisując z nami umowę, śladem pójdą kolejne koszalińskie firmy. My razem będziemy silniejsi. Razem możemy więcej, jak wspomniał Leszek Doliński. Razem jesteśmy silniejsi, a więc jeszcze raz wielkie brawa i podziękowania na Galerii MK. A my jesteśmy właśnie przy końcu prezentacji AZS Koszalin w Galerii MK przed sezonem 2018-2019. Pytamy naszych kibiców, jak im się podobało, jak wrażenia po samej prezentacji, ale także oczekiwania przed samym sezonem. Jak wrażenia po tej prezentacji, która no, odbyła się dosyć hucznym echem? Powiem tak, że no, prezentacja mi się podobała. Oczekiwania są duże, bo to jest jednak rok rocznicowy dla AZS-u i my jako kibice oczekujemy, że nasz zespół będzie grał lepiej niż w sezonie poprzednim. Zawodnicy są, tak nam się wydaje, chyba lepsi niż w poprzednim sezonie. Przygotowania, czyli te sparingi, które były przed sezonem zorganizowane, no na pewno sprawdziły nas zespół i zawodników. Pozostawienie trenera Dragana Nikolicza jako tego pierwszego szkoleniowca i o to, o co mówił prezes i Damian, by szamać w końcu tą tradycję, w cudzysłowie koszalińską zwalniania trenerów, to była dobra decyzja? Pozostawienie trenera Dragana Nikolicza jako tego głównego szkoleniowca? Ja myślę, że tak, że sprawdził się trener w poprzednim sezonie. Wiadomo, budżet był taki, jaki był, zawodników mocniejszych nie udało nam się sprowadzić z uwagi na ten skromny budżet, ale nasz trener AZS-u jest trenerem z werwą. Mało tego, to jest trener z pasją, który potrafi wpłynąć na zawodników i zmobilizować do walki. 50-lecie klubu, jak pan wspomniał, właśnie obchodzimy w tym roku. Co będzie sukcesem według kibisa AZS-u Koszalin w tym sezonie, mając na uwadze z jednej strony nie za zbyt wysoki budżet względem reszty ligi, ale właśnie, no jednak jubileusz. Zdobycie chociaż tego najniższej pozycji do play-off, prawda? Czyli załapanie się do play-off. Na pewno to będzie już sukces.
bo wiadomo, będziemy się na początku sezonu mierzyć z najmocniejszymi zespołami. To na pewno pokaże nasz potencjał, ale nie łudźmy się, będzie na pewno ciężko. Ze Stelmetem może będzie niespodzianka, ale na pewno będzie ciężko. Z Toruniem gramy u siebie, też będzie ciężko, ale liczymy też na małą niespodziankę. Na pewno liczymy na ostrą walkę i na niepoddanie się po prostu na parkiecie naszego zespołu. Dziękuję bardzo. A ze mną Jacek Imiołek, były członek sztabu Aztes Koszalin, także fotograf akademików na wielu, wielu meczach. Widziałeś wiele spotkań, wiele sezonów, wielu trenerów. Jak twoim okiem widzi się ten sezon akademików, jubileuszowy, bo 50-lecia? No jubileuszowy i zarazem z wielkimi nadziejami, bo ostatnich kilka lat to była straszna posucha, zarówno jeżeli chodzi o wyniki, jak i no, trochę atmosferę wokół klubu. Wyniki przedsezonowych turniejów no, dają nadzieję na jakiś fajny wynik w sezonie. Zobaczymy, jak to będzie. Pozostawienie Dragana Nikolicza na pozycji pierwszego szkoleniowca to jest działanie doraźne, czy jednak w końcu uda się przełamać tę tradycję i Dragan Nikolicz będzie dłużej pracował niż jego poprzednicy? No jako też trener liczę na to, że się uda zostać trenerowi Draganowi z tego względu, że no, drużyna się buduje kilka lat i tego się nie zrobi tak od razu, no chyba, że masz dużo pieniędzy, to wtedy można sobie jakby ją kupić, ale żeby budować zespół, no to potrzebny jest czas i tego czasu życzę trenerowi. W tym roku mamy zaciąg bałkański, gracze z Serbii przyjechali, także dwóch Amerykanów. Niektórzy kibice boją się o to, że zbyt wielu zawodników z danego kraju jest. Czy według ciebie to jest problem, czy jednak Dragan Nikolicz wie, co robi, patrząc na to, że mamy do dyspozycji określony budżet w skali z całej ligi? No myślę, że trener wie, co robi, więc musimy na nim polegać. No nie, myślę, że zostawmy te decyzje fachowcom, nie, i wtedy rozliczajmy ich po sezonie, a do tej pory ja myślę, że nie ma różnicy, jakiej narodowości są zawodnicy, a bardziej liczyłbym na ich klasę i to, co pokazują na parkiecie. W tym roku 50-lecie. Jak inaczej, co będzie sukcesem według kibica, koszalińskiego kibica, sukcesem dla zespołu w tym sezonie? Oczywiście, chciałoby się Mistrzostwo Polski oczywiście, ale tak realnie myślę, że sukcesem będzie awans do playoffów, a ten już będzie się zrządził własnymi prawami i no i tak jak Czarni kiedyś stworzyli, jakąś tam wytworzyli niespodziankę, liczę na ten awans i może jakąś niespodziankę później. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A z nami jest Dawid. Cześć Dawid. Cześć. Powiedz, ile masz lat? 8,5. 8,5. Jak długo chodzisz na mecz Aztesu? Od 4 lat. Od 4 lat, no to gratuluję. Dzisiaj chciałeś przyjść na prezentację, zobaczyć zawodników, zebrać autografy, czy przybić w piątkę z kimś? Co było najważniejsze? Autografy i zdjęcie. Zebrałeś wszystkie? Tak. A powiedz, jak oczekiwania przed sezonem? Damy radę w tym sezonie, czy... Tak. Jakie miejsce celujemy? Celujemy na playoffy. Playoffy, a potem? A potem zdobyć jak największe miejsce. I to jest najważniejsze. Dziękuję ci bardzo. A z nami tuż po prezentacji akademików jest Grzegorz Turmacz, kapitan. Witam ciebie, Grzegorz. Witam serdecznie. Powiedz, jak wrażenia po tej prezentacji? Sporo osób, galeria handlowa, no i nowy sezon. Bardzo pozytywnie to wszystko dobrano, naprawdę fajnie. To widać, że no, zależy ludziom na koszkówce właśnie w tym mieście i z tego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że na to samo możemy liczyć właśnie w najbliższą sobotę z Toruniem. Jeżeli kibice przyjdą, to, no, to będzie ta dodatkowa energia dla nas, żeby właśnie pociągnąć ten mecz i wygrać dla nich. No właśnie, spore oczekiwania przed tym sezonem, chcąc nie chcąc się rodzą. Z jednej strony wiemy, że wiemy, jaki mamy budżet w tej lidze, są mocniejsi finansowo, z drugiej strony no właśnie 50-lecie klubu i siłą rzeczy chce się osiągnąć jak najlepszy wynik. Co według ciebie będzie sukcesem w tym sezonie? Jakie miejsce albo może jakiś styl dla sezonu, dla kibiców? Właśnie walka i oddanie, no wszystko co mamy, całe siły zostawienie po każdym meczu. Jeżeli możemy się spojrzeć na siebie w szatni i powiedzieć, no, że daliśmy sobie wszystko, to możemy być dumni, że walczyliśmy do ostatniego gwizdka. To myślę, że ten styl musi się spodobać kibicom. A jeżeli tak będziemy właśnie się oddawać na parkiecie, to zwycięstwa właśnie regularne wrócą do tej drużyny, do tego miasta i wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakichś dalszych celach. Pierwsza kolejka, Stelmet Zielona Góra na wyjeździe, druga kolejka, Polski Cukier Toruń u siebie. Nasi pucharowicze, ogromne budżety, fantastyczni zawodnicy. W drużynie bardziej strach, czy jednak forma do zaprezentowania, okazja do zaprezentowania się i jednak ukucia tego teoretycznie silniejszego rywala już na początku sezonu?
jeżeli ktoś ma strach granie z takimi drużynami, to się nie nadaje do grania w tej lidze. To jest po prostu super sprawdzian na nasze drużyny, na tle najlepszych drużyn właśnie tej ligi. I jak możemy, pokażemy dobry styl i że jeżeli możemy z nimi grać, no to możemy z każdym wygrać i z każdym wygrywać, więc ja się strasznie cieszę, że mamy takich mocnych rywali na samym początku, bo od razu będziemy widzieć, na co tą drużynę stać i co nam brakuje. W sobotę pełna hala? Mam nadzieję, że będzie pełna hala i że kibice będą z nami, bo my pokażemy fajny styl koszkówki i będzie się działo. Dziękuję Ci bardzo.